Mieszkania to sprawa, która dotyczy prawie każdego, no bo przecież dach nad głową to jedna z ważniejszych potrzeb. To zwykle największy jednorazowy wydatek, jaki ponosimy w życiu, także inwestycja, która po latach może zyskać na wartości. Dlatego kwota, jaką wydamy na nasz własny kąt, jest bardzo istotną decyzją. Nie każdy jest ekspertem od rynku nieruchomości, ale w okresie, kiedy kupujemy mieszkanie, warto dokładnie porównać ceny ofert. Na początek podam przykład wzięty z życia, dotyczący mojego znajomego, który mając nieco gotówki zdecydował się kupić mieszkanie dla syna. Szukając oferty w Nysie znalazł kilku deweloperów. Rozważał dwie lokalizacje. Pierwsza przy ulicy Słowiańskiej w zrewitalizowanym budynku starej słodowni. Druga na osiedlu Belweder obok ogródków działkowych przy ulicy Mickiewicza. Ostatecznie umowę na Mickiewicza podpisał w lipcu 2021 roku i nabył jedno z ostatnich mieszkań w nowo powstającym budynku. Mieszkanie trzypokojowe, stan deweloperski, 57 metrów kwadratowych. Cena za metr kwadratowy 5300 zł. Całkiem niezła. Mieszkanie oddano lokatorom po 2 latach, wiosną 2023. Za przygotowanie łazienki, podłóg, ściany i drzwi zapłacił wraz z materiałami i robocizną około 20 tysięcy złotych. Tak więc wykończenie kosztowało go dodatkowo 350 zł za metr. Koszt całego mieszkania pod klucz wyniósł 5650 zł za metr kwadratowy. Po co takie dokładne wyliczenie? Ano po to, by porównać wydatki mojego znajomego z wydatkami gminy Nysa, która szczyci się tym, że jest czempionem w budowaniu mieszkań. Pomysł, że budownictwo jest motorem rozwoju, nie jest zły, ale zawsze warto policzyć, co się najbardziej opłaca. Projekt municypalny Nysa, spółka gminna powołana do budowy mieszkań, wybudowała w tym samym czasie budynek przy ulicy Kramarskiej. Powstało tam 61 lokali mieszkalnych. Jak się okazało, koszt wybudowania 1 m² wyniósł nyskiego podatnika aż 8 tysięcy złotych. Do tego trzeba doliczyć koszt terenu. Nie wiemy, jak został wyceniony, ale załóżmy, że kosztował około 3 milionów złotych. To daje nam dodatkowo średnio 50 tysięcy na jedno mieszkanie i podnosi koszt 1 m² prawie do 9 tysięcy złotych. Halo, o co chodzi? Dlaczego gmina wybudowała aż tak drogo? Za te pieniądze można było kupić prawie 2 razy więcej gotowych mieszkań bezpośrednio od dewelopera. Byłbym zapomniał. Budynek przy Kramarskiej miał być z balkonami. Tak było w wizualizacji, ale balkonów nie ma. Jakość łazienek chwalił w wywiadzie radiowym wiceburmistrz Marek Rymasz. Zaskoczeni mieszkańcy znaleźli tam wanny o długości, uwaga, 110 cm. Kto się zmieści do takiej wanny? Marek Rymasz? Oj, chyba nie. Oj, 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 może pół Marka Rymarza? Po co budować drożej, skoro można kupować taniej? Tego już zrozumieć się nie da. Chyba że z jakiegoś powodu burmistrzowi nie zależy na pieniądzach, a liczy się wyłącznie PR. Zaraz ktoś powie, że gmina musi robić wszystko drożej, bo trzeba utrzymywać całą tę administrację, ale nagrzypa nam taka administracja. Lepiej byłoby dać ludziom te środki, niech sami sobie kupią. To oczywiście żart. Tego zrobić się nie da, ale sprawdźmy, czy rzeczywiście samorządy muszą kupować 2 razy drożej niż osoby prywatne. I tutaj znalazło się świeże, ciekawe zestawienie kosztów gminnych budów przygotowane przez Jacka Krzysztonia, autora wielu publikacji i znawcy rynku nieruchomości. Inwestycje były realizowane w tym samym czasie co Kramarska. To ważne, bo ceny materiałów szaleją i musimy porównywać budowy w podobnym okresie. I oto co widzimy. Nieopodal, w Głuchołazach, gmina wybuduje 50 mieszkań. Rozpoczęcie budowy 2024, czyli tak samo jak Nysa przy ulicy Wałowej. Za, uwaga, 5500 zł w stanie deweloperskim, czyli dodajemy około 400 zł na wykończenie i mamy w dalszym ciągu koszt metra poniżej 6 tysięcy złotych. Sosnowiec. 88 mieszkań ukończono w 2023 roku. Ślązaków pobić się nie da. Wycisnęli cenę 3900 zł za metr. To prawdziwi mistrzowie oszczędności i zrobili to pod klucz. Raciąż. Nie wiem, gdzie to jest, ale cena pod klucz taniej niż w Głuchołazach. Deweloperka za 4900, Siewierz 5200 pod klucz, tak samo Świdnica za 5200 za metr kwadratowy.
o co chodzi z naszą Nysą, czy leci z nami pilot, a może prezes Bogdan Wyczałkowski, który kieruje sam dwoma gminnymi spółkami, to jest Agencją Rozwoju Nysy i SIMO Polskie, jest przemęczony i nie ogarnia tematu. A może prawdą jest, jak zapewniają mnie informatorzy, że pan Bogdan należy do szlachetnego grona absolwentów Collegium Humanum i tak pilnie pobiera nauki, że nie zauważył, że przepłaca miliony? Ale na serio, nie potraficie budować za normalne pieniądze, to nie budujcie wcale. Budowanie mieszkań prawie dwa razy drożej niż się należy, to nie jest żaden sukces, to raczej katastrofa. Żeby było weselej, ale niestety to czarny humor. Nysa buduje kolejne mieszkania jeszcze drożej. I tu wrócę do historii mojego znajomego, który kupił mieszkanie dla syna. Kolejne zamierza kupić córce, ale jest jeden kłopot. Córka chce mieszkać w Krakowie, a tam wiadomo, wielkie miasto i drogo. Mieszkania w Krakowie startują od 11 tysięcy za metr i więcej. Jest jednak rozwiązanie. Nie trzeba jechać do Krakowa, żeby wydać 11 tysięcy za metr kwadratowy. Wystarczy poczekać, aż gmina zbuduje kolejne mieszkania, tym razem przy ulicy Wałowej. To będzie rekord. Mieszkania przy Wałowej, gdzie budowa właśnie się rozpoczęła, kosztować będą 11 tysięcy za metr. Po co przenosić się do Krakowa? Dzięki zaradnemu burmistrzowi i jego kolegom Kraków przeniósł się do nas, do Nysy, bo jak dodamy koszt gruntu, to będzie i 12 tysięcy. Kolejne fantastyczne budowy planowane przez gminę Nysa wylądują przy Orląt Lwowskich. Jak wyliczył Jacek Krzysztoń, mają kosztować po 9 tysięcy za metr. Na 350 mieszkań gmina zamierza wydać 150 milionów. Z gruntem wyjdzie z pewnością po 10 tysięcy za metr kwadratowy. To jest jakiś prawdziwy odlot, gdzie rozsądek uleciał w przestrzeń. Moja rada dla burmistrza, i będę się niestety powtarzał, jeśli nie potraficie zbudować jak inne gminy lub komercyjni deweloperzy w normalnych pieniądzach, to nie budujcie. Przepalanie kilkudziesięciu milionów z naszych podatków to nie jest powód do dumy ani żaden sukces, to katastrofa finansowa. Jako ciekawostkę na zakończenie, szczęśliwym trafem wszystkie przetargi w Nysie wygrywa firma, która budowała halę Nysa, osiedle rodzinne, Kramarską, a teraz Wałową. Zawsze na zlecenie spółek gminnych kierowanych przez znanego i lubianego, niezatapialnego Bogdana Wyczałkowskiego. Tego samego, który został skazany przez sąd za niegospodarność, kiedy był burmistrzem Paczkowa. Skazanie nie przeszkadza burmistrzowi Kolbiarzowi wierzyć, że to najlepszy kandydat do kierowania nyskim budownictwem, czyli biznesem, gdzie wydawane są największe pieniądze. Firma MTM Budownictwo z Kielc nie ma sobie równych. Nie daje najniższych cen, ale często, kiedy składa oferty, wszyscy tańsi wykonawcy są wykluczani z przetargu za błędy formalne. Przy budowie na Wałowej na 4 oferty odrzucono wszystkie poza jedną, prawie najdroższą, MTM Budownictwo. Podobnie stało się w Głuchołazach. Zamiast 13 zapłacą tam 16 milionów. Błąd formalny. Jak już mówiłem, przetargami zarządza niezatapialny Bogdan Wyczałkowski, jednoosobowy prezes SIMO Polskie i ARN Nysa. Nysa to ludzie? Zabrzmiało jak hasło, bo to właśnie jest hasło naszego burmistrza, tylko nie wiemy, co to za ludzie. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. No i proszę o subskrypcję, udostępnienia i gdyby było coś trzeciego, to też można naciskać.